torby już mam, to mogę jechać na całe 400 zł plus, ale płaci się za takie szczegóły. Pewnie taką samą torbę można kupić w Walmartcie za 1/4 tej ceny. Kto bogatemu zabroni? A jesteśmy u dealera BMW, bo jeszcze wymiana oleju jakaś w aucie Grażynki. Witam serdecznie, witam. Mamy parę rzeczy do omówienia, więc... Ups, wjadę w coś zaraz. Za mną stoi samochód, a ja patrzę w kamerę zamiast patrzeć, z czego żyję. Chciałem wam przede wszystkim podziękować za subskrypcję. Mamy ich już teraz 40 tysięcy, więc jest to zdumiewające, zwłaszcza, że ja pamiętam doskonale początki, a początki były takie, że miałem swoją pierwszą stronkę kiedyś, dawno, dawno temu. Czekajcie, bo mi tutaj się zimno, ciepło zrobiło, trzeba klimę włączyć. I na tej mojej pierwszej stronce wszystkich znajomych, jakich miałem, zawiadomiłem, dałem adres rodzinie. I w pewnym momencie na tej mojej pierwszej stronie miałem 30 wejść. 30 osób mi odwiedziło. Ale byłem dumny z siebie, że 30 osób zobaczyło moją stronę internetową. No bo skąd wziąć więcej znajomych i członków rodziny, co potrafią włączyć komputer? Zwłaszcza, że to było już lat temu, no... blisko 20. A teraz 40 tysięcy subskrypcji. Chyba około 20 milionów obejrzeń filmów wszystkich. Sporo tych filmów jest starych, gdzie no, moje początki, nie miałem w ogóle sprzętu, nie potrafiłem obrabiać tych filmów. Nakręcałem te filmy po prostu, co nakręciłem przez mój aparacik filmowy prosty, to wysyłałem jeszcze wtedy nie na YouTube, tylko na Google Video. Była taka stronka Google Video i tam się to wysyłało. Potem Google kupiło YouTube'a i zlikwidowało swoją starą stronkę, przez co właśnie nawet te stare filmy nie są pokazywane jako najstarsze, bo później trafiły na YouTube. Ale nie o tym chciałem, tylko chciałem powiedzieć o tym, że lecę do Polski w najbliższą środę. Będę w czwartek w Krakowie 4 maja. Będę w Polsce jakieś 3 tygodnie. No pierwsze dni, czwartek, piątek, sobota będę w Krakowie na pewno. W sobotę pierwsza komunia w rodzinie, więc sobota, niedziela dla rodziny. Może w ten pierwszy tydzień uda się coś z Radiem Kraków zrobić, może w Radiostradzie będę, ale to zobaczymy, to się jeszcze dogadamy z panem redaktorem. W poniedziałek, to będzie 8 maja, jadę do Wrocławia na zaproszenie przyjaciela z forum. Będę miał spotkanie w szkole, spotkanie z uczniami. I to spotkanie będzie gdzieś od 10 do 12, więc po południu będzie możliwość spotkania się we Wrocławiu. Jeżeli ktoś z was jest w okolicach Wrocławia, to możemy się spotkać we Wrocławiu. Będzie właśnie taka możliwość. Pojedziemy w poniedziałek po południu do Muzeum Samochodowego koło Wrocławia, pod Wrocławiem. Tu poniżej tego filmu zamieszczę link do stronki na forum, gdzie te szczegóły będą, no bo oczywiście zapominam, wiecie, że z moją głową to nie jest taka prosta sprawa, żeby pamiętać wszystkie nazwy miejscowości, no ale Muzeum Samochodowe pod Wrocławiem, myślę, że będzie się można spotkać we Wrocławiu, jak tam będzie parę osób z samochodami, to jak ktoś nawet nie ma samochodu, to będzie go można podwieźć, jak ktoś będzie miał ochotę. W poniedziałek wieczór prawdopodobnie pojadę do Wielkopolski i chyba wtorek, środa będę w okolicach Poznania, więc znowu będzie możliwość spotkania się w Poznaniu, jeżeli ktoś z was jest z tamtych okolic. Dzięki Bobowi, który mi
obiecał całą masę różnych fajnych rzeczy, będę miał fajne zwiedzanie i też szczegóły tego wyjazdu będą podane później i kiedy ewentualnie będziemy się mogli spotkać w tym Poznaniu, ale to właśnie będą wtorek, środa. No i w środę muszę wrócić do Krakowa, bo w czwartek jest moja radiostrada, więc będę w nocy w Radiu Kraków. Wieczorem w czwartek będę na koncercie, taki kameralny koncert. Mój siostrzeniec ma swój własny zespół, gra na gitarze i śpiewają taką fajną muzykę, standardy jazzowe i po prostu chcę ten koncert zobaczyć. W czwartek wieczorem będę na tym koncercie, też podam na forum, gdzie ten koncert będzie, więc jeżeli ktoś by chciał na taki koncert przyjść, zobaczyć mojego siostrzeńca, czy posłuchać dobrej muzyki, czy spotkać się ze mną, to w czwartek wieczorem w Krakowie będzie taka możliwość. W piątek lecę do Fatimy i jestem w Fatimie do niedzieli. Więc w piątek będę na setną rocznicę objawień fatimskich. Będę w Fatimie i no też się okazało, że papież będzie w Fatimie, więc będę miał okazję zobaczyć papieża Franciszka. Z Fatimy wrócę w niedzielę, poniedziałek i drugi tydzień cały pobytu, jaki jestem w Polsce, pojadę w okolice na południowy wschód od Warszawy. I tam będę, no nie wiem kiedy, może to będzie środa, czwartek, ale wszystkie szczegóły będą na forum. Przez najbliższe parę dni chciałbym wysłać jeszcze parę filmów na YouTube, no ale brakuje mi czasu. Dzisiaj jest piątek po południu, ja muszę iść niedługo spać, bo wiecie, że ja sypiam wieczorami i w nocy działam, jestem nocnym Markiem. Więc co mi się uda, to mi się uda, jak mi się nie uda, to nie będzie żadnych filmów. No ten wyślę, chciałbym radiostradę wysłać. Komentarze do czytań niedzielnych są nagrane 3 lata temu, znowu są aktualne, więc wystarczy spojrzeć na playlistę mojawiara.info albo katolicyzm.info. Poniedziałek i wtorek jeszcze idę do pracy, także jeszcze na katolik.us będzie normalnie transmisja w poniedziałek i we wtorek, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, jeżeli ktoś będzie miał jakieś propozycje, to serdecznie zapraszam, żeby zajrzeć na transmisję na żywo na Katolika w poniedziałek albo we wtorek. W poniedziałek prawdopodobnie będzie gdzieś od 9 do 16, 17. We wtorek powinna być od 10 do 19. Zwykle tak jest, aczkolwiek no, zawsze się coś może zmienić, bo to jest na żywo, więc może się zepsuć ciężarówka, może mnie dyspozytor gdzie indziej wysłać, no ale taki jest plan. To tyle chyba informacji. Przyjechałem zatankować, jadę autem żony. Wspominałem już, byłem na wymianie oleju samochodu przed wyjazdem jeszcze i dziękuję Wam za uwagę. Uwagi, pytania pod spodem proszę i do zobaczenia w Polsce, a wcześniej do usłyszenia w poniedziałek na transmisji na katolik.us. Pozdrawiam.